Witajcie kochani spontanicznie ogrodnicy. To jest rabarbar. Przypominacie sobie, jakie są pyszne kompoty z rabarbaru, jakie są przepyszne ciasta, szczególnie drożdżowe. Mam takie kłącza rabarbarowe, kilkuletnie, piękne, i my będziemy te kłącza sadzić tutaj w ogródeczku. Wykopaliśmy taki dosyć sporawy dołek. Myślę, że on ma około 25 do 30 cm. Jak widzicie, te korzenie wręcz palowe są. Dlatego będziemy ten rabarbar... O! Posadowimy go. Jeden tutaj. Tutaj drobniutkie już wypuszczają. Korzeń też piękny. Wsadzimy go. I jeszcze jeden po środeczku. Będziemy mieć swój własny rabarbar. Teraz zasypiemy, podlejemy oczywiście, żeby miał jeszcze wodę. Zasypiemy dosyć głęboko, praktycznie cały. Tutaj tylko ten jeden jest troszeczkę większy. Jeśli chcecie mieć swój rabarbar, a tym bardziej jeżeli pieczecie jakieś ciasta, to jak najbardziej posadźcie sobie kłącze rabarbaru. Na razie trzymajcie się kochani, cześć, pa, pa.